Nie udało się podtrzymać serii meczów bez porażki na własnym boisku, ale dzisiaj tak naprawdę chyba sportowo nie byliście gorsi od rywala. Ta bramka zadecydowała z rzutu rożnego, po tym chyba, gdzie też sami interweniowaliście u sędziego, że był faul na bramkarzu. Myślę, że tam było kilka sytuacji w ogóle. Najpierw konsekwencją rzutu rożnego to była aut, który był przesunięty o 15-20 metrów i najpierw sędzia nie pozwala go wznowić i zazwyczaj takie sytuacje się kończą, że aut idzie w drugą stronę, jeżeli został wyrzucony, ale tutaj już będę daleki od tego. Nie powinniśmy tej bramki stracić i równie dobrze ten mecz powinien się skończyć przynajmniej wynikiem remisowym. W końcówce już musieliśmy się odkryć, gdzieś dostaliśmy drugą bramkę, bo nie mieliśmy nic do stracenia. Na pewno mecz pełen nerwowości, na pewno nie byliśmy zespołem z przebiegu tego spotkania, który gdzieś został zdominowany albo nie posiadaliśmy swoich sytuacji, więc to bardziej gdzieś boli. Czasami po tych stałych fragmentach gry wygrywaliśmy te spotkania, dzisiaj los pokazał się z innej strony. Boli to, bo gdzieś rok bez porażki u siebie w meczach ligowych i przyszła ta porażka. Tak jak pan powiedział, no sportowo na pewno źle to nie wyglądało i gdyby się skończył ten mecz wynikiem 0-0, to dwie strony nie powinny mieć pretensji. Okazji więcej chyba strzeleckiej było nawet w pierwszej połowie, tak? Myślę, że tak. Właśnie w tej drugiej gdzieś niby mieliśmy tą piłkę, ale nie oddaliśmy jakichś tam sytuacji, po których moglibyśmy zdobyć te bramki. Bardziej gdzieś też zagrożenie stwarzaliśmy po tych stałych fragmentach gry. Tak jak powiedziałem, naprawdę dużo nerwowości. Myślę, że dużo tych decyzji takich sędziowskich za dwie strony miało wpływ na przebieg tego spotkania i żałujemy, że w takim wkładzie gdzieś tam zdrowia i zaangażowania nie udało się chociaż jednego punktu utrzymać w pogoni.